Przede wszystkim, są posiadam ciąg Baldur's Gate 3. I'm sorry, sweetie pie. I don't do requests. But toss me a few coppers and I'll shoot you a saucy wink across the bar. Fuj. Masz tu niezłą fuchę, pozazdrościć. It isn't half bad, is it? And this lot, very generous tippers. I'm sure you understand there's only room for one bard here. But I'll let you know if I need a day off. Dobra, nic ciekawego. Domyślam się, że ci ludzie pewnie też nie będą mieli ciekawego odpowiedzenia. Thanks, but no thanks. Te. You look rather more refined than the usual thugs walking these halls. I don't suppose you have any interest in fine art? Naturalnie, sztuka to balsam na zbolałą duszę. Then perhaps I might be able to interest you in a rather special piece I've just completed. It's become unexpectedly available. I assure you, it's identical to the original, down to the finest brushstroke. A fine piece to hang on the wall of anyone you decide to sell it to. Dlaczego jest na sprzedaż? Ah, we had a very interested party out in Waterdeep who, shall we say, commissioned the piece. But when the time came, she was unable to pay. I hear parts of her have washed up as far away as Neverwinter. Nie jestem zainteresowany. Motyl na czasce. Nie wiem, jak wygląda kwestia por. Tretów, a raczej obrazów tej grze, czy jest ktoś, kto nimi handluje. You can get near anywhere in the city from here without seeing daylight. Once you don't mind the tangies. Dobra, szukajmy jeszcze tak właściwie głównego wejścia. Domyślam się, że gdzieś tutaj jest, co? Może tutaj? Matołek Duzy. Hello, stranger. No need to ask what I'm doing down here. It's a personal matter. Please, not a step closer. I lost a ring in the mud here, and I don't want you to step on it and bury it. Okej, okay, mi przypomina jeden quest z Arkanum, ale nie wiem, czy to było celowe nawiązanie. Dobra, gdzie tak właściwie tutaj znajduje się główne wejście? Tutaj? Nie. Tędy weszliśmy, ale to wejście było zamknięte. Nie wiem, czy specjalnie, czy nie. Jest jeszcze jakieś przejście? Za regałem zamknięte. Dobra, może to było główne wejście. Po prostu, żeby dostać się gildii, musisz być w stanie otworzyć niezbyt łatwe drzwi. Momencik, tam jest jeszcze jedno zejście. Zobaczmy go, mnie to interesuje. Dobra, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Ujawnione wejście. Okej. Jeżeli będziemy potrzebowali, to tędy wejdziemy. A w międzyczasie, skoro już tu jesteśmy, wróćmy do rozmaitości. Co tu się dzieje?
change out his barrels. I got lost. And then when I found Mummy and Daddy again, they wouldn't get up. I shouldn't have run away. I'm sorry. You're a critical pipe. Macie coś do powiedzenia na ten temat? Little one found his forks gutted. Didn't see it happen though, thank my gods. City's home to some proper sick bastards. Yeah. Oh, poor kid found his parents like this. It's a tragedy, yeah. But it's not like we can look after him. Yeah. Znaczy, dziecko, chcesz raz ostatni pogadać z mamusią albo tatusią? The corpse has nothing to. Yeah. The corpse. No cóż, nie pogadasz. Tak, nic nie możemy pomóc. Idźmy dalej. Dobra, wejście tutaj jest. Dobra. W sumie jeszcze jedna rzecz. Do tej pory tego nie robiłem. Zobaczmy, co oferują leśne istoty. Nigdy jeszcze żadnej nie przyzywałem. Driada, driadzie, driadę, driado. O, coś ci się chyba wam zepsuło tłumaczenie. Dobra, jesteś dużo słabszy od żywiołaka. Krok natury. Zmień teren wokół siebie, ułatwiając przemieszczanie się sojusznikom w okolicy. Okej. Okay. Dobre jagody. Zjedz tę jagodę, bo żeby skoczyć trochę punktów życia. Wzrost kolców. To jest fajne. To jest fajne zaklęcie. Pamiętam jedną walkę w świątyni złych żywiołów. Kiedy rzuciłem to zaklęcie i wojownicy, znaczy przeciwnicy sami się pozabijali. Padły kochanek przywołać drzewnego urzęta związanego z twoim drzewem, który będzie walczyć u twojego boku. Twój kostur lub pałka magiczna zajmują się w... dębowy pastorę. Możesz to sobie na siebie teraz rzucić? Co duże obrażenia. Nadal masz mało punktów zdrowia. Dobra. Ewentualnie będziemy musieli zobaczyć tego kochanka, jakie on ma statystyki. Dobra. A w międzyczasie chodźcie, moi towarzysze, czeka nas jadka. A magician in a tower, hiding away from the frightening world. What are you so scared of, Magus? Not the Night Song, surely? Why, she's nothing but a relic to be purchased and pursued. At last. There you are, my dear. You will address me with due deference. I am Dame Aelin, and you are a whelp without honor, without pride, with nothing but a tower full of trinkets. Oh, my apologies, Dame Aelin. I meant no disrespect. I asked our mutual friend here to make an introduction that I might get to meet the famed daughter of Saluna. Forgive me for that impudence. Perhaps our friend can bridge the gap and do what I believe they came here to do? Przybyłem, żeby cię powstrzymać, Lorakanie. My steel-hearted friend speaks true. Give me one good reason, Magus, why I should not strike you down where you stand. Dame Aelin. I have discovered a device that would allow your immortality to be shared.
It would cause you no harm. No pain of any kind. You serve your mother, Saluna, I believe. She who has blessed our realm with so many gifts. Honor her by sharing yours. You dare to threaten me with the same magic that held me in torment for 100 years? You do not seek to share my gifts. You seek to poach them. I had hoped to appeal to your better nature. Perhaps I overestimated you. No bother. I have an arsenal of implements capable of convincing you to see reason. To już koniec, magu. Nie zdołasz pokonać nas obojga. A pity you didn't prove a more reliable ally. You could have reaped the rewards of my good favor. I'd hoped you'd keep an open mind, but it seems you're determined to make this as difficult as possible. I have great plans for you, Dame Aelin. And if you will not go quietly, then you'll go kicking and screaming. Magicians and their plans for Dame Aelin. Predictable, sadistic, flaccid. Myrmidons! Imperatum! Mm-hmm. A zdecydowanie powinniśmy się rozdzielić. Dobra, zakładam, że mag jest największym problemem. Póki jeszcze nie zdążył się ruszyć, to zadajmy mu jak największe obrażenia. Ty możesz latać. Nie, to jest sprint, sorry. This is the easy part. Dobra. Sprowokuj atak. Ścieżka zablokowana. No na to, że nie możemy przez niego tak po prostu przeskoczyć. Ale tutaj możemy przeskoczyć. Ładnie. Dobra. Teraz tak. Stożek, chyba nasz jeden z lepszych czarów obszarowych 8-64 albo piorun 8-48. Stożek byłby lepszy. Ty masz niepodatności na żywioły, więc ani to nie zadziała. Momencik, co te syfony robią? Znajdujące się w pobliżu giermek żywiołu przyznaje do dotknięcia istoty tutaj niepodatność na obrażenie od zimna. Dodatkowo żywiołowej reprymendy. Okej, czyli musielibyśmy tych giermków pozabijać, żeby on miał... Żeby zdjąć mu tą... niepodatność. Dobra. Survival is all that matters. Śpiesz się, jak tylko możesz. Dobrze. Rzuć klątwę na inteligencję.
to zwiększy twoje obrażenia. Możemy użyć przeciwzaklęcia, zróbmy to. Ej. Prawie cię to zabiło. Nie rozumiem dlaczego. Żywiołakowa riposta. Okej. Czy to kontruje wszystkie obrażenia, czy tylko... Okej, możliwe, że to kontruje wszystkie obrażenia. Myślałem, że tylko od żywiołów. Od trucizn. Okej, wygląda na to, że wszystko go kontruje. Dobra, to było bardzo niefortunne w takim razie. W takim razie lepiej by było go unieruchomić. Odporność na czary, okej. Death greets us all, but not today. Dobra. Podnieśmy Willa szybko w takim razie. This is my time. Dobra, trzeba się zająć w takim razie jego gierunkami. Nie też mają piekielną reprymendę. Dobra, ty przywołaj swego kochanka. Zobaczymy, na ile to jest przydatne. Never a dull moment. Dobra, ja się w tym czasie wycofam. Nic więcej póki co tu nie zrobię. Ty jesteś jeszcze przyspieszony. Próbuj jego zabić. Dobra, weźmy sobie jakąś odporność. Nie wiem, powiedzmy na ogień. Domyślam się, że on ma kilka różnych odporności. 36%, wszystko przez tą jego odporność. Dominacja nad bestią. Oni nie są bestiami, jak na to wygląda. Może czary działające na pozasferowców by zadziałały w takim razie. Dobra, użyjmy wezwania błyskawicy. Może przyzwijmy żywiołaka. Nie wiem, czy to nie cofnie mi driady. Więc dobra, na razie wezmę błyskawicę i postaram się pozostałych ciachać. Coś ciebie powaliło. Nie wiem co właściwie. A, chyba żywiołek. Dobra. Dobra. Strażnik wiary powinien nam tu pomóc. Na to leczonko na Willa.
No i podejdź tutaj, zablokuj tego żywiołaka. A masz? A masz? Dobra, znaczy, że coś rzuci. Piorun na cele 6. Będziemy go kontrować, ile możemy. Jego czary na pewno nie będą przyjemne. Ładnie, Eileen. Dobra. Regeneracja, odzyskujesz co turę, fajnie. Oplątanie. Na razie chyba tego nie potrzebujemy. Twoje obrażenia są takie se. Atakuj. Dobra. Na szczęście zachowałaś koncentrację. Okej. Te ich teleportacje będą irytujące. Dobra, co daje ci przemiana w stal? Zwiększa o 2 jego prędkość ruchu. Okay, najbardziej by mnie interesował ten powietrzny giermek. Wtedy moglibyśmy rzucać na niego błyskawice na Lorcana. Dobra. Łyknij potkę. I działaj. Dobra, niezłe obrażenia. Dobrze by było rzucić coś na Lorcana. Zamęt. Nie, ty masz dobrą mądrość. Możemy próbować go unieruchamiać albo przestraszać. Nie mam unieruchomienia, nie wiem dlaczego. Ślepota? Chyba nie jest w moim zasięgu wzroku. Onward. Dobra. Okej, jednak przerwali ci koncentrację. Niezbyt dobry atak, co? Wzrost kolców na nim, gdyby próbował się ruszyć? Spróbujmy. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o Driadę. Dobra, wygląda na to, że nie można na nim żadnych czarów póki co rzucać, bo zawsze na wszystko odpowiada. Szkoda. Dobra. Czy coś więcej możemy tobą zrobić? Możemy w sumie masowe uleczenie zrobić. Jakbyśmy strażnika wiary uleczyli, to może przedłużyć jego. Nie możemy go uleczyć, ok. Dobra, no to w takim razie chyba piorun albo błyskawica.
piorun na niego. Zobaczymy, jak dobrze to zadziała. Dobrze byłoby więcej celów trafić, ale póki co nie mamy za bardzo ku temu okazji. Okej. Come on. Can't stay idle. O, możemy unieruchomić któregoś z nich. Mamy nawet na to całkiem niezłe szanse. Się uszurszyłeś. Powietrzem się nie zajmujemy. W sumie ciebie możemy spróbować unieruchomić. Okej, okay. Zapomniałem, że to wymaga koncentracji. Dobra, masowe kojące słowo przyda się. Dajmy czwartego poziomu. Dobra. Dobra, ty nie żyjesz z jakiegoś powodu? Dobra, promień słońca. W ten sposób? Całkiem nieźle. Oślepienie, ładnie. Dodatkowe leczenie. Czemu by nie? Dobra. Sobie możesz podejść tutaj. Zdawało mi się, że ciebie unieruchomiłem. Co się stało? Nie wiem, dobra, nieważne. Przeciw zaklęcie. I póki co chyba będę unikał stosowania czarów wyższego poziomu. Bo chcę mieć przeciw zaklęcia na naszego wrednego maga. Dobra, pacnij go. No nie było zbyt efektywne. Fajnie, że wszedłeś w zasięg strażnika wiary. Akurat wtedy, kiedy potrzebowaliśmy. Dobra. Do you know? I think we have given offense. Battle favors the fearless. Czego nie możesz się ruszyć? Trudny teren, błoto. Raz przydałaby się tam. Briada. Ładnie. My faith will protect me. Dobra. Co ci najlepiej zasadzić? Słup ognia zatrzymamy sobie na potem. Mogę cię po prostu zaatakować, ale fajnie by było cię zdjąć. Święty płomień prawie cię zabije. Tak on myślał. Still on my feet. 70%. Dobra. Ładnie. Forever dauntless. Ja podejdę tutaj bliżej. Jak zużyłem akcję, podejdę na tyle blisko, żeby mieć go, żeby móc kontrować jego zaklęcia. Dobra. Może na razie zachowajmy zaklęcia,
Lady Aileen powinno nam pomóc. Odparcie. Okej. Okay. A, powinienem go po prostu zaatakować. Dobra, to powoli możesz się zbliżać do naszego maga. Dobra, a ty... Odejdź gdzieś tutaj. Rozproszmy się. Nie. Nope. Ładnie. Dobra. Możesz użyć sprintu. Zanim do niego podejdziesz, to prawdopodobnie już będzie nie żył. Więc możesz próbować iść już na maga. Dobra. Will, weź... nadal masz odporność na ogień. Chyba. Tak, no to zaatakuj go. Dobra. Dobra. I to zdjęło ci wszystkie odporności i inne bzdety. Dobra. Znaczy, że możemy wziąć się za szlachtowanie ciebie. Dobra, możemy cię oślepić. Możemy spróbować cię oślepić. Ładnie. Dobra. Błyskawica na czwartym poziomie. Nadal masz niezłą odporność na czary, co? Dobra. Sobie posiedzę tutaj. Pocisk wiodący, będziesz miał na niego linię strzału? Może nie do końca. Masz na głowę. To przywal mu. Pomoże komukolwiek, kto będzie chciał mu w następnej kolejności wycisk zrobić. Lustrzane odbicia. Dużo ci to nie pomogło, więc pozwolę ci. Lady Aileen zajmie się teraz tymi odbiciami. Jednym ciosem go zdjęła. You who would see me caged. You who would purchase my submission with profane gold. Let every wicked magus, every vile murderer, each slaver and misery merchant see. Dame Aileen is watching. She is indomitable. And when her face lights the shadows of your wrongdoing, you are broken by its beauty. Toż mu powiedziała. Never wanted the easy path. Gdzie ona to zrobiła? Nie wiem. Dobra, skoro już tu jesteśmy, poszabrujmy ich. Okazuje się, że nic ciekawego nie mieli. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Zdobny list. Lorokanie. Odpowiadam przez wzgląd na szacunek dla mojego doradcy Baltazara, według którego możesz być lojalnym sprzymierzeńcem w nadchodzącej walce.
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat więzienia duszy, które łączy ze mną pieśń nocy. Chcesz poznać szczegóły, których nie mogę zdradzić i tego nie zrobię. Sama magia jest jednak z natury nekromantyczna. Obmyślił ją mój wspomniany już doradca. Mam nadzieję, że twoja ciekawość została zaspokojona. Ciekawe. Lorcan... O, nie żyjesz. Myślałem, że tylko złamała ci kręgosłup. Wygląda na to, że śmiertelnie to zrobiła. Dobra, co my tu mamy? Porność na czara. Otrzymujesz ułatwienie. Damy to Gale'owi przy najbliższej okazji. Rozpacz Athkatli. Otrzymujesz premię do rzutów przeciwko swoim własnym czarom. Nie. Dobrze. Dobra, Lady Aileen, no co, jakoś to skomentujesz? The Firehead Fool is dead. Yet as I stare upon his corpse, I feel sadness. Why? Może ugodzenie straciło swój urok. Say it can't be so. For I am Saluna's sword, and ever must be. A battle has tired my mind, made me susceptible to flights of fancy. You were excellent in battle, as is your way, and I am proud to fight at your side. I will catch my breath, then to camp I will bring my bones. Moon Maiden be with you. Dobra, w takim razie chyba nie będziesz miała nic przeciwko, że to splądruję tutaj parę rzeczy. Znani magowie, Lorcan, wydanie redaktorskie. Ta książka wygląda jakby wydrukowana na zamówienie, a nie wydana jak reszta serii. Przy pierwszej stronie jest notatka. Szanowny panie, doceniam prośbę wniesienia wkładu w nasz popularny cykl. Obawiam się jednak, że na ten moment nie przejmujemy zgłoszeń czytelników. Co więcej... Polecałbym zatrudnić redaktor Hope Kandor, jeśli zamierza pan dążyć do publikacji tego tomu pod innym tytułem. W innym wydawnictwie. Okej. Okay. Wygląda na to, że Lorcan napisał książkę o samym sobie i potem chciał ją wydać pod jakimś innym cyklem. Twój mrożącej sfery. Dobra. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze po okolicy. Można dotrzeć. Aileen, możesz się przesunąć? Chyba nie. Szczęście nam to nie robi problemu. Dobra, tutaj są rzeczy, które nic nam nie obchodzą. Szafka wystawowa. Walejący taniec. Tron z książek. Serio? Niezbyt wygodny. Dobra. Poza tym chyba nie mamy tutaj nic więcej do zrobienia. Dobra, wykorzystaliśmy dużo czarów, ale myślę, że jesteśmy jeszcze na nogach. Więc zróbmy szybki odpoczynek. I dobra. I zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Dobra, myślę, że porozglądamy się. Tutaj mamy kolejny znacznik z tymi morderstwami. To zbadajmy. Możliwe, że to jest kolejny cel. A poza tym
Nie wiem, gdzie jest ta, jak to się mówi, to miejsce, w którym mamy spotkać Minska. Możliwe, że jest w wyższym, w górnym mieście. Póki co jeszcze nie wiem, jak się tam dostać. Domyślam się, że to nie musi być jakoś bardzo trudne. Kowal. Zawsze sprawdzamy takie miejsca. Kuźnia 9. Thank the gods. I should have known you'd make it to the city, all right. But you never know. Znamy się. A nie masz warsztat. I'm shocked by my good fortune, quite honestly. Rent is fair, and the setup is just what I need to start making a living again. Mogę zobaczyć, co masz na sprzedaż? Of course. Wouldn't be alive to hold them if it weren't. Masz wszystkie śmieci, które ci ostatnio sprzedawaliśmy. To jest fajne. Plus 2 do ataków i obrażeń zadawanych bronią. Niestety to nie jest lepsze niż zręczność 18. Nikt inny za bardzo nas nie walczy bronią. Fajne, ale nie w naszym przypadku. Legendarna ruchliwość. Cokolwiek to miałoby znaczyć. Zbroja wytrwałości. Ciężki pancerz. Zyskujesz odporność i osłonę przed orężem. Miecz kradzący życie, to już widzieliśmy. To mogłoby być całkiem niezłe dla serduszka, ale najpierw musimy dobić nią 12 poziom i wziąć perk na ciężkie pancerze. Okej. Nie wiem, co to miało oznaczać. Chyba gra mi się zacięła. Cokolwiek miałoby to spowodować. Dobra, w takim razie myślę, że to dobry moment na przerwę. Cóż, póki co mamy dalej dużo znaczników związanych z morderstwem. Jednak jesteśmy. Okej. My tam się udać. Na górę. Dobra, spróbujmy znaleźć przejście na górę. Kolega Trent chodzi za nami. Dobra. Mur centralny w dolnym mieście. To chyba nas to za bardzo nie obchodzi. Czy możemy się dostać tam wyżej? Myślę, że to jest górne miasto. Ale może. Dużo kupców. Dobra. Może to jest górne miasto. Pochodźmy jeszcze. Pozwiedzajmy. Alexander Rainforest. Nie wiem, czy to kolejny z celi, ale póki co chcę iść tutaj, bo tutaj mamy dwa znaczniki. Więc to może być coś ciekawego. Dobra, doszliśmy do wrót Baldura. Rozumiem, że to pewnie jest Baldur. To. It's unusual for prey to supply the tools of its own butchery. Razors, scissors, nail files. So many cuts,
one couldn't make. And yet, such a fleeting window. But then, who am I to deny the auspices of destiny? For we are celebrating, Master Figaro. Halo? You have the delicious. Dlaczego stoimy w miejscu, nie angażujemy się w to? Your body is my ultimate gift to my lord. But together we shall transcend. Rusz się, nie patrz się, tylko kretynie. Spróbujmy skradanie się. Chociaż nie wiem, czy to jest moment na skradanie się. Moment, żeby pobiec w jego kierunku, wytrącić mu nóż z ręki. Face maker is a bold title to give oneself, Master Figaro. Especially when one's face can be unmade so easily. Właśnie. Nie podoba mi się ta opcja. Spróbujmy inaczej. We shall transcend. Ani kroku dalej. A challenger. My lord tests me. This piteous offer will be your grave, challenger. Savor your final breath. Sporo ich. Co z moim? Co z moim talizmanem zamykania ran? Dobra, domyślam się, że oni nadal mogą nam pozabijać tych ludzi. Więc biegnijmy tutaj jak bohaterowie. Spróbujmy im w tym przeszkodzić. Idealnie. Pozostali mniej mnie interesują. Dobra, przywołajmy chociaż mogę się również uleczyć. Nie. Dobra, przywołam broń do pomocy. Ona się przyda. Dobra, walnij mu reprymendą. Dobra. Mamy ich w wolnej linii do pioruna. To wykorzystajmy to. Żeby wywalić mu nad ładniejszy piorun. Dobra, ognia Jaheira. Niestety odparł. Mogłem się uleczyć. No cóż, trudno. Podejdź tutaj. Trevor Dauntless.
Dobra, weźmy koncentrację. Czyli rzuć urok na siłę. Ładnie. Ładnie. Sporo ich tutaj. Dobra. Skupmy się na tym głównym celu. Poza tobą. Ty tutaj chodź ratować ofiary. Dobra, gość stał. Ciekawe, co będziesz w stanie zrobić. Dobra. Wy. Mam dla was coś płomiennego. Dobra. Drobne leczonko myślę, że może się nam przydać. Dobra. Podejdź tutaj. Ładnie. Dobra, ciekawe, czy on chce dobić naszą ofiarę, czy nie. On zniknął. Nie wiem, gdzie się podział. Nieruchomienie? Ty nie jesteś humanoidem, okej. Czy on tu jest, tylko ma niewidzialność, czy nie jestem pewien? No myślę, że tak jest. Dobra, odejdź. Procent całkiem nieźle. Próbujmy. Dobra. Jeżeli którykolwiek spróbuje kogokolwiek zabić, to myślę, że właśnie temu zapobiegliśmy. Dobra. Czekajmy, jeżeli obejdziemy. Nie. On tu jest, widzę. Tylko z jakiegoś powodu jest niewidzialny. Dobra. Myślę, że pomogę tutaj. Co? Dobra. Statoksyna. O, niestety nie mam akcji. Ups, nie zauważyłem. Dobra, ty zostań tutaj. Okej. Ty jesteś zamęcony, ładnie. Procent, 90%. Przywalmy ci dosyć mocno. Dobra. Trący rozprysk. Dobra. Myślałem, że to zadawało obrażenia ten obszarowe. Pomyliłem się.
Dobra, ty zostań tutaj. Chociaż możesz nam pomóc pewnie tym nieziemskim uderzeniem. Dobra, został jeszcze pan niewidzialny. Jeżeli ciebie ruszę, to czy obszarówka zadziała? Dobra. Dobra, to ja teraz ucieknę. Kurczę, mogłem go oplątać, nie pomyślałem. Dobra, nie wiem, czy oni by próbowali ich zabić, ale dało nam się tego zapobiec, tak czy inaczej. Brawl. Zaklnij go ponownie na siłę. I czyń swoje. No dobra. To wszystko? Mamy mordercę? Thank you. If it had been the dwarf alone, we might have stood a chance. But these doppelgangers, oh, they swarmed us. We were paralyzed before we even had the chance to fight back. Mogę zmienić postać? Okej, nie było mnie tu z jakiegoś powodu. Dobrze się złożyło, że udało mi się cię uratować. Good thing indeed. I was on my way to the upper city when I heard a commotion. I stepped in to see if I could help. It's not every day you have the chance to catch a killer in action. Not even in this profession. These killings aren't random. In fact, they seem to be part of some sort of test. That document you showed me before, the one with the victims' names on it, that was the briefing. The killers paralyze their victims, take their hands as an offering for Baal, and make it look like the cult of the Absolute was behind it all. It grants them access to a tribunal. From what I could gather, it's some sort of rite of initiation for aspiring cultists to prove their worth. And it's taking place beneath Candlehallow's tombstones. Like I said before, it's not something I can look into in an official capacity. But you... Nagrobki Cantholowia, wiesz gdzie to może być? It's not a place I'd ever heard of, if I'm honest. But rumor has it there were some hidden cellars somewhere near the Elf Song. Mam dłoń, zbadam, o co chodzi z tym trybunałem. How did you? Perhaps it's best I don't ask. Do what you have to do. And I'll pick up where I left off. The upper city. When I'm done, I'll stop by the Basilisk Gate. If you've got anything to tell of you... Okej. Okay. Z jakiegoś powodu rozmowa się zakończyła. Nie ma za co. I'm damn lucky you showed up when you did. Can you believe what that monster was doing? Niestety mam. Od jakiegoś powodu... Od jakiegoś czasu na niego poluję. Truly? Then you're made of sterner stuff than I, friend. I'll confess, it terrified me greatly. Can you imagine dressing entirely in red? Jests aside, thank you. You forever have my humblest gratitude and a most generous discount on my wares.
miło widzieć cię w dobrym nastroju, Figaro. In the face of such horror, I don't see that I have much choice. Now, how may I help you today? Zobaczmy, co sprzedaje. I sell the best you'll find in Baldur's Gate. Certainly very good, sir. Na pewno ma sporo wdzianek i ma też barwniki. Now remember, fashion's a fickle mistress, so be sure to return. W sumie mógłbym przemalować sobie strój na niebiesko. Niebieski bardziej mi się podoba. Zobaczymy. Wy coś mieliście? Nie, wasze bronie rzuciliście w grozie tam gdzie was przestraszyłem. Dłonie. Nie wiem, czy to potrzebują. Rwana zakrwawiona stronnica. Okej, podkontrolowy grobowce milczące, bla 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 bla, Sicarius. Kilka tłuszczu, fiolka kwasu, pancerz skórzany. Sztylet plus 2. Ta mikstura. Pierwszorzędnego leczenia, czy dużo leczy, dobra. Stra sypiająca, wezmę to na wszelki wypadek, drzwi przez wymiary. Może się komuś przydać. Boleść Marus. Gdy wykonasz trafienie krytyczne, to bronią zadają na dodatkowo 7 obrażeń. Wolę nie polegać na trafieniach krytycznych. Dobra, trochę raty jesteś. Jesteś kolekcjonerką naszą zwłok. Dobra, pozbierajmy jeszcze to, co oni poopuszczali. Strzała ciemności. Widzieliśmy, podczas walki użyła. Coś jeszcze masz? Klucz do sklepu z nagrobkami? No, chyba już wcześniej zdobyliśmy. Dobra. Czy to mamy gdzieś zaznaczone? Nie jestem pewien. Dobra. Prędzej czy później jakoś tam trafimy. A póki co to chyba tyle, jeżeli chodzi o powstrzymanie mordercy. To najbardziej piekląca rzecz. Dobra, tutaj mamy wyłączenie żelaznej straży. Tutaj mamy chyba ten dom rozliczeniowy. A tutaj mamy pałac Cazadora. Była jeszcze kwestia z Szar. O, tutaj jest nagrobki kandurowe. Trybunał Bala. Zastanawiam się, czy tam nie znajdziemy Oriny. Możliwe, że tak. Dobra. Zobaczymy, czym się zajmiemy w następnej kolejności. Póki co, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.